Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi i będziemy w kolejnym odcinku z Lordi Rondi Aftermath na... Aftermath, nie wiem, już nie chce mi się poprawnie tego czytać. Macie tu napisane, o tutaj, Lordi Rondi, a wersja 1.4.2. No i wracamy do tego samego pięknego momentu, w którym dowiedzieliśmy się, że mamy dodatkową nację, którą jest... Dark Horde, Ciemna Horda, Dark... Alone in the Dark, jest samotny w ciemności. Tak mi się przynajmniej każe. Kurde, czasami mam problem z przypomnieniem sobie, co znaczy niektóre słowa po angielsku. Ale mniejsza! Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest mikrofon, on już jest fajnie zabezpieczony. Kilka razy mi spadł, myślałem, że umarłem, ale niestety jednak żyję. I z kim mamy w dzisiejszym meczu, w dzisiejszej rozgrywce do czynienia? Jeżeli chodzi o krwawe elfy, to mamy Shakera. Jeżeli chodzi o Scourge, mamy Malik Scourge. Dużo mi to nie mówi, nie znam gościa. Ale pamiętamy tego gościa, kojarzymy, Carpe Diem. Tak, gnoju jeden, który próbował mnie wepchnąć do tego małego, śmiesznego gówna w tej mapie customowej. Do ognia, gdzie tam się powinno wrzucić złego przeciwnika, ale no, chciał wrzucić mnie, taki głupi chuj. No, jeżeli chodzi o Dalaran, to mamy Trixhexa. Jeżeli mamy do czynienia z krasnoludami, to wiemy, że to będzie Anna Scarlet. Chyba komuś się coś popieprzyło, bo pewnie Scarlet Crusade chcieli. Mniejsza. Mroczna Horda to jest Witowi. Postaram się zaraz mniej mówić to. Bo to może być bardzo denerwujące. Jeżeli chodzi o Hordę, wcieli się w nią Fanatic Arrow. Forsaken jako Forsaken. David 200923 jako Cult of the Damned, KL89SH Silverhand, Mr. Kubak Troll, Mr. Pazur DMC, czyli Dragon Maw Clan. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to już troszeczkę ją widziałem. Będzie małe rozczarowanie na początku ze strony jednego gracza. Nie będę mówić którego. Kurde, muszę przestać mówić to. Może zacznę mówić A. A jest takie ładniejsze. Może B, E, Y, I. Samogłoski, ale takie zawsze to Y. Nie wiem czemu, ale zawsze. To jest śmieszne, bo zawsze jak ktoś się zacina, to mówi Y. A nie może wybrać sobie jakiejś z innej spółgłoski, na przykład I, albo A. I wtedy A. I wtedy E. A, E, I, O, U. A, E, U. O, u, też u jest fajne, u. U, ale zjebał. Dobrze. No to nie, nie będę dłużej zwlekać, ale powiem wam jedno. Trochę już widziałem ten film, trochę już widziałem ten materiał i wiem, że będzie na tyle fajny, że zobaczymy piękną współpracę, którą po prostu byłem zachwycony. Ale 3.20 to jest wystarczająco długo dużo zwlekania, żebyście tego nie oglądali. Mam nadzieję, że słychać, co ten frajer pierdoli. No, czyli standardowo. Znajdź źródło magii, zanim zamienimy się w Wretched. Możemy pójść tutaj, do starego Dalaran. Nie wiem, czemu tutaj to pokazuje. No, aha, pewnie ktoś pingował. No, głównym źródłem będzie Samuel. A tutaj... Aha, tutaj są pingi, że będą płynąć. Co tutaj się dzieje? Dragon Maw Clan od razu ruszył z atakiem. Długo się nie pierdolił. Poszedł, zaatakował. I zdobyła pierwsze przyczółki. Jeżeli chodzi o dom krasnoluda. Tutaj coś się dzieje, tutaj jakiś się zmienił właśnie w Wretched. Dostaje w pierdziel. Co się tutaj dzieje? Część plagi sobie tutaj przygotowuje się do zajmowania terytoriów. Zbiera wojska. Może zaraz ruszy sobie tutaj do Mardenholm Keep. Jeżeli chodzi o fioletowego, jasnego różowego, no to zaczyna się przenosić
w górę do... jak to się tutaj nazywa? Tutaj był taki fajny post. To Valkyrion. Do Valkyrionu. Bardzo ciekawe. Wow, tutaj się dzieje. Kurczę, co chwilę mi tutaj coś pokazuje. Frozen Throne survived the first Illidan demonic spell. Sylvanas has been rebuilt the first Gnome Master. Gnomergan has been liberated. Czyli jest dobra, zostaliśmy przejęte. Gnomergan. Tutaj nie ma troli. Gnomergan jest w posiadaniu krasnoludów. No i teraz chyba się dowiemy. Tak, że nie ma gościa, który grał Mroczną Hordą. Co się dzieje na północy? Co się dzieje na północy? Na północy jeden wielki wpierdol. Forsakeni atakują. Krasnoludy czekają. Część Scourge'u, czyli plagi, rusza w kierunku północnym. O, tutaj mamy pierwszą walkę, jeżeli chodzi o Silverhand z plagą. Jeżeli możemy się temu przyjrzeć, znaczne siły plagi atakują, ale tutaj od pleców wchodzą jednostki krasnoludzkie. To jest bardzo fajne, bo Falstaff, The Wildhammer ze swoimi atakami piorunów na pewno da lekką przewagę swoim towarzyszom, niż jakby mieli walczyć samemu. Tym bardziej, że od południa nadciąga pewien mroczny rycerz. Nie mroczny rycerz, tylko dzielny rycerz, jak on się nazywał. Paladin? Nie wiem, jak wy się tam nazywacie. Ale... aha, oni polują na plecy doktora. Tutaj wchodzą na plecy Pudżom. Ale też z tamtej strony Cult of the Dam zaatakował, więc to nie jest aż taka łatwa sytuacja. Co się dzieje na dole? No, na dole Horda zajmuje pierwszy punkt kontrolny w... gdzieś tutaj było napisane, jak się nazywa to... Dunmore? Jakoś tak. Co się dzieje tutaj? Tutaj się nic nie dzieje, tutaj część jednostek przybyła. The Greatest Dwarven... Been heavy damage to the bridge. Aha, most się załamał. Sylvanas ma tutaj te swoje szmaty. Tutaj już pierwsze jednostki umierają. Dalaran odkrywa nowy Dalaran. Bardzo fajnie. Teraz mogą się uchronić przed atakiem Sylvanas, która już powoli kompletuje sobie kolejne punkty kontrolne. Jak tutaj sobie Silverhand poradziło? Silverhand poradziło sobie całkiem nieźle. Ilość jednostek, którą tutaj posiada, daje mu sporą przewagę w walce. The King Thorin has rebuilt Dalaran high in the land of Northrend. Znaczy i odbudowa Dalaranów, w końcu przejęli punkt. Natomiast tutaj patrzę, że krasnoludy dostają troszeczkę w ciry, tracą punkty kontrolne, ale to chyba nie będzie wielki problem, tym bardziej, że tutaj Falstad dzielnie walczy ze swoim sprzymierzeńcem Silverhandem. Ale bez Dalaranu. Dalaran musi się póki co troszeczkę odbudować. Nie będę starał się nie zmieniać tutaj Shakera, ale chciałbym po prostu zobaczyć, gdzie jest Aleksandros Morgraine. Aleksandros Morgraine, tak! To jest to, o co mi chodziło. Aleksandros Morgraine jest u krasnoludów Ironforge i zbudowali razem Ashbringera. Dzięki czemu Aleksandros Morgraine teraz jest naprawdę turbokoksem. No szkurde, ile to jest? 20 do ataku, 20 do wszystkich statów. Forge is... o, to jest mamy lore, że w ogniu Iron Forge został święty miecz stworzony i będzie napierdalać wszystkich nieumarłych. Bardzo, bardzo fajnie. Ale wróćmy do Shakera, jego jednostek. Get back, run to the Silverhand. No, bardzo dobre podejście, żeby teraz wrócić do Silverhandu, tylko z tego co pamiętam, on nie ma teraz teleportu, no i będzie musiał płynąć, przeprawiać się, robić... O, Dalaran przyszedł z pomocą, świetnie! No i to jest to, o czym mówiłem. Może i niewielka pomoc ze strony krasnoluda, ale zawsze bardzo przydatna. Kel'Thuzad zaraz zostanie złapany w kleszcze. Nawet bym powiedział, że w swoje kleszcze prawdopodobnie umrze. Albo i nie umrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego wy to tak zwlekacie z atakiem? Lord Garitos przybył, będzie siać zniszczenie wśród przeciwników. No, ale przydałby się teraz ten Aleksandros Morgraine. Żeby zobaczyć te właśnie walki, jego walki z Ashbringerem. Kurde, jak to będzie robić przesiew w jednostkach wroga. Kaltas has liberated Silvermoon. Czyli Silvermoon zostało przejęte przez Kaltasa. Teraz budują się tu krwawe elfy. Sunwell jest zdobyte, czyli nie ma najmniejszych problemów. Dalaran
przejmuje ziemię, a w sumie nie, Silverhand przejął ziemię, które tutaj wszedł Dalaran, nie ma najmniejszego problemu, Krasnolud dalej pomaga, a wojska Davida zostają odepchnięte do tyłu. Ciekawe, jak długo mu to potrwa. O, Tandred Proudmoore. Nice. No to co? I uciekają. Uciekają. Nie mają innego wyjścia, ale... No chyba nie wszyscy się zmieszczą. Mam nadzieję, że nie uszczuplą miejsca dla samego Kel'Thuzada. A blisko by było. Ej, w sumie krasnoludy teraz mogą tu pięknie zatopić. Krasnolud! Zatop ten statek! Halo! Krasnolud! Kurde, na mnie! Ucieka ci! Halo, Falstad. Dobra, nie ogarnia. Trudno, mógłby nie ogarnąć, bo musi się zajmować jeszcze swoimi punktami kontrolnymi. Tutaj wojska sobie przyszykował, żeby móc ruszyć w dalszą odsiecz batalistyczną. Co tu się dzieje? No tutaj wojska krwawych elfów się rozbudowują. Co tu? O, Forsaken zdobywają kolejne jakieś takie drobne przyczółki, punkty kontrolne. Będą mogli sobie zaraz ruszyć na swoich nieprzyjaciół. Mnie zastanawia, dlaczego, kurde, tak mocno spada mi FPS. No cóż, jest to bardzo duża mapa, nie dziwię się, że tutaj spadają FPS z racji wielkości samej mapy. Ale patrzcie, Tirshand tutaj jest niestety całkowicie odcięte od wojska. Gdyby teraz tak wkroczyć większą armią, no to by mieli całkiem fajny efekt zaskoczenia, ale nic nie mówiłem. Nic nie mówię, bo zaraz zostaną zaskoczeni tak turbo w chuj. Jednostki Dalaran ze sprzymierzonymi wojskami Silverhand oraz Falstadem, Wildhammerem wkraczają do Stratholm i zaraz przejmą ten Fyrtel. I have a book. Oh, nice. Czyli co? Dlaczego? Jaką książkę? Jaką książkę? Nie ma książki. Aha, Book of Mediv? O kurde, on ma księgę Mediva. Contented knowledge to summon the Burning Legion to Azeroth once more. Lol. No to już nie masz książki. You must take this. Dziękuję. Lol! On to dał Legionowi? What? 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 Dał go Garitosa? Ja mu dał Garitosa! Jak? What? O, kurwa! Ale teraz to nie mogę sobie przyzwać spokojnie płonący Legion. To, ale w ogóle, co robi Carpe Diem? Carpe Diem tutaj w sumie tak niewiele robi. On to sobie po prostu siedzi. Halo? Co? Co się stało? No, Burning Legend sobie wchodzi, bo jego sprzymierzeniec z Mrocznej Hordy po prostu nic nie robi. A nie, to nie jest jego sprzymierzeniec. Najlepsze jest to, że będę musiał go zabić. No, to jest smutne, bo będziesz musiał go zabić. No cóż, okej, wróćmy jednak do tej walki, która tutaj się toczy. Arthas jest w poważnym niebezpieczeństwie, poniżej połowy HP. Poniżej połowy punktów życia. Jeżeli zaraz się nie uleczy, to zaraz zginie. A to będzie naprawdę kiepskie. Papa! Narka Arthas. O, uleczył się. Masz szansę uciec, więc rób to jak najszybciej. No nie cofaj się do walki, debilu! O, no dobra. Jest to w miarę wytłumaczenie, że chciał się uleczyć. Ale mimo wszystko, spierdalaj! Arthas! Run! Nie macie szans! Najmniejszych! Arthas! Przyjaciel! Uciekaj! Głupi głupku. Zjadasz te jednostki, nic ci to specjalnie nie daje. Od góry przychodzi kolejna warstwa Silverhand. Zaraz kurwa od dołu ci jeszcze przyjdą Stairshand. A co tam u Forsaken? Forsakeni się tutaj przegrupowują, mają swoje Valkyrie. Jak tam krasnolud? A krasnolud sobie czeka. Ma tutaj wojsko. Nie bardzo się przejmuje. Dosyła kolejne miśki. O, miałem wrócić do tego. Sorry. Wow! Patrzcie.
Dragon Maul Clan zaatakował Hordę i Horda zaraz umrze. Ale jak sobie tutaj radzą inni? Najwięcej na póki co mają Forsaken. Dużo tych jednostek. Tutaj jest Aleksandros Morgraine i nie wie co ze sobą zrobić. Zaraz pewnie przejmie tutaj Stormguard, które jest bardzo mocno poniszczone, ale wystarczy wejść, no, tutaj zająć. No, kurczę, co za problem. Co tu się dzieje na morzu? Tutaj Dalaran sprawuje pieczę nad swoimi terytoriami. Na spokojnie tutaj w starym Dalaranie się trzymają. Trolle zostają zaatakowane przez Bladelfy. Ja pierdzielę, ile tutaj się dzieje. Jest fajna, bardzo fajna rozgrywka. No, zaraz Zulaman upadnie. I nie będzie Imperium Trolli. Tym bardziej, że mają tylko 5 punktów kontrolnych. The Darkhold has conquered the Khargad and constructed a new base from this ruin. Their influence the south growth. Co tu? Khargad? To? Nie wiem, gdzie to jest. Może chodzi o to? Black Temple. O, Black Temple to było fajne miejsce. Tam w World of Warcraft szło się do Illidana. Aha, aha. Nie wiem, co się dzieje. Ale tutaj mamy Asasa Sunrivera. Sunrivera. Jak im się tutaj udało? No. No mogliby dojść tutaj, dojechać to Skullmans. Havos of Barrow. The greatest troll settlement, Zulaman, the Amani trolls lies, cult leaders. The legend has conquered the Black Temple and they claim the autumn for themselves. Dobra, nie wiem co z trollami, rozumiem, że Zulaman zostało całkowicie zniszczone i teraz muszą coś ze sobą zrobić. Muszą, oni spierdzielają, nie wiem gdzie spierdzielają. Co się działo z Carpe Diemem? Tutaj też on tam zajął, przejął, jest fajnie. Kil'jaeden jest tutaj na razie nieużywaną postacią, więc nic nie może zrobić. Wróćmy do Shakera. Co to się dzieje? Dragon Maul Clan w końcu wyruszył w kierunku krasnoludów. Jeżeli tutaj nikt mu nie pomoże, może spotkać się z naprawdę ciężkim orzechem do zgryzienia, bo tych wojsk, mimo iż one nie są jakoś mega duże, to posiadają czarne smoki, które mogą być naprawdę mocnym przeciwnikiem w tych walkach. Co się dzieje tutaj? Krwawe elfy się zbierają, tutaj mamy jeden wielki, można by nazwać to taką rzeką zbliżających się wojsk Dalaranu w kierunku Vanderhall. A potem już tylko kierunek na Lordaeron Palace. Ale czy oni tam ruszą? Nie wiem. Chcę zobaczyć, czy oni tutaj w końcu to zajęli. Tak, Stratholm jest zajęte przez wojska Silverhand. Co się u góry dzieje? Dalaran, znaczy Bladelfy są leciutko bite. Właśnie się zastanawiam, na jakiej zasadzie działają te Great Power, coś tam. Te takie punkty energetyczne, które tam mają krwawe elfy. A, już wiem gdzie idą trolle. Trolle idą nie do Uduaru, ale to jest bardzo blisko. Tak, idą tutaj do Frost King Malak, a on będzie mógł przejmować tam umiejętności pewnych bestii, z którymi będzie się mógł scalać i wiadomo. Będą je pod jego komenderą. Ażon Rub, coś tam, zostało przejęte. A wraz z nim Elder Nadox dołączy do wojsk Scourge pod dowództwem Maliksa Scourge. Winner of the North and Kel Tuzad has raised the Mate Death Forest. In the name of the Lich King, always and Citadel Naxxramas will come in the fear. O, oh, Naxxramas. Czyli Naxxramas zostało odkryte i teraz mamy latającą fortecę. To stąd się bierze Naxxramas. Nie widziałem. Ale już wiemy. No to bardzo ładnie. Musimy szybko wrócić do Shakera, bo on tam ma pełno informacji, to jest cudne. Ale nie, w sumie to jest smutne, bo powinni wszyscy mieć informacje, bo chciałbym na przykład patrzeć na bohaterów i co się dzieje na przykład z... nie z Paladinem, ale... dokładnie z Aleksandrosem Morgraine'em. O, on już tam jest ze swoimi przyjaciółmi. Są gotowi do sieczki. A tutaj jednostki Forsaken zostały zniszczone. Wojska sprzymierzone
Pięknie. Silverhand, Dalaran oraz Dwarfs. Krasnoludów. No, po prostu bajeczka. Elves, we need you. Czy krwawe elfy są z nimi w sprzymierzeniu? Tak, pewnie. Jeżeli... O kurcze. No, to będzie całkiem niezła batalia. Defcon has been close to the undead. The Blood Elves are now free to cross the alliance with the Horde. Defcon. O, ale Horda nie istnieje już prawie, więc nie ma sensu wchodzić w alliance. Co tutaj się dzieje? No, krasnoludy tutaj czyszczą. Jednostki Dalaranu się wycofują właśnie z Lordaeronu. Andorhalu, przepraszam. Kurde, Lordaeron Palace jest tutaj. Co robi Dalaran? Dalaran idzie na dół zdobyć Gilneas i być może zmieni swoją przynależność jako werewolfy, czyli... Kurczę, jak oni się nazywali? Likanie? Nie, to w innych realiach. Worgeni. Jako Worgeni. Co tutaj się stanie? Co się dzieje? Okej, tutaj biją. Jakiś tam Voodoo Spirits. A to znaczy... Czy to już przyszły trolle? Jakieś tutaj wojska trolla się szykują, ja nie wiem, o co chodzi. What? Aha, troll chce zająć ten... No w sumie już zajął ten przyczółek. Punkt kontrolny, nie wiem po co. Wykonanie Imperium Blood of Tower. Carpet. Tyrshand został zaatakowany! Ale lipa! Carpet, ja bym zdradził, a zresztą to mówił. Kurde, ale to było głupie. Dzięki. Naprawdę, kurde, dzięki. Ja też bym się, kurde, ucieszył, gdybym wiedział, że moje jednostki zostaną zniszczone. Chociaż, może to był taki cel. Może taki był cel w tym wszystkim, bo może on chciał zostać Scarlet Crusade. Kiedy wchodzą nowe jednostki, nowe umiejętności, troszkę lepiej, trochę gorzej. Ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Ale nie, czy teraz w momencie, kiedy Tyrshand upadło, nie powinni zmienić swojej przynależności? No, Carpet im się nie pierdoli, kurde, w tańcu. Atakuje krwawe elfy. Nawet nie zwraca uwagi na to, że tutaj coś jest nie tak. No, ale trolle, w końcu trolle docierają do Gundrak. I będą mogli w końcu przyłączyć do siebie Frost King Malaka. Ale jeszcze widzę, że tutaj idą po dodatkowe punkty kontrolne. No co, co jest? Oni się tam nie będą pierdzielić. Co się dzieje na północy? O, Skurcz przebił. Skurcz łydki. Zbudowali kilka budynków i teraz tutaj będą walczyć. Zapisz replay, to się wyślę na biemu. Jeeeej! Dzięki, Carpe Diem! Dzięki! Let's go to Northrend. No, Carpe Diem sobie przejął tutaj kilka punktów kontrolnych. Teraz rusza w kierunku północnym. A może trochę w kierunku zachodnim. No tak, idzie. Idzie po Stratholm. Nie wiem o co teraz chodzi. Tutaj Carpe Diem chyba będzie faworyzowany or coś. Or coś, kurde, ale żebym przypierdolił frazesem, tak z dupy. Się dziwię, że nikt nie wziął do tego terenów Dark Hordy. Zwłaszcza krasnolud, który tutaj powinien... Który tutaj powinien naparzać się z Dragonmaw Clanem. Jeden tu się organizuje, drugi się tutaj nie organizuje. Nie wiem. No. No tak czy siak. Tutaj atakują Silvermoon. Gundrak zostało odkryte. King Frost Malak zostanie przyjęty do Imperium Trolli. No, coś. No możesz, to ja wyślę na biemu.
Ale jak? No e-mailem. Normalnie ten decy... to się e-mailem wyszyła. Dzięki chłopaki, że zarobiliście to dla mnie. Jesteście źródli. Bardzo się cieszę, że chcecie wspierać mnie, chcecie mi pomóc. No i oczywiście chcecie obejrzeć wasze rozgrywki, co tutaj się działo. Kurczę, noż, cholera jasna, Burning Legion atakuje kolejny przyczółek Modern. Mardenhold Keep zostaje zniszczony, a w zasadzie zaraz zostanie zniszczony. Tutaj jednostki Silverhandu zabierają cokolwiek się da, żeby troszeczkę tych punktów jednak mimo wszystko mieć, ale może Farlana, apokaliptyka, aptokari, no matko, aptekarza Farlana zabiją! Jeżeli go zobaczą. Tak, zobaczyli. Czy mają szansę? Tak, mają dużą szansę go zabić. Nawet mają dużą szansę go ścigać. Aptekarz Farlan zaraz kimś nie. Martin Holkeep is in Heartland has been raised of the ground. Raised to the ground, sorry. Czyli upadł. O! Za to krwawe elfy chyba idą po Tirshend. No i ono zostało z powrotem odbite. Nie rozumiem. Ja nie rozumiem, co wy tu odpieprzacie! Halo! Halo, co się dzieje? Halo? Ja nawet nie wiem, co na czym się teraz skupić. Hakar, the Wills got Azra, the Troll. O, Hakara przyzwali. Hakar jest z tych, tam z podziemi śmiesznych. Tam trzeba poświęcać te trolle, nie? Hakar! A Hakar tu jest. Od razu? Nie wiem. Nie wiem. Czy to tu trzeba najpierw wejść, żeby przejść do podziemi troli, gdzie tam oni będą się poświęcać? Gdzie są w ogóle te podziemia? To są... To jest Naxxramas. To jest Katun. Kurde, Ulduar. O, Nerubianie. A gdzie nam Nerubiany idą? Bo szuka replaya i do kastowania. Udało się. Gardzą mną. Chciałbym kurwa wiedzieć, gdzie to dokładnie wychodzi. Tu? Nie. To gdzieś tutaj wychodzi? Z wyjścia z Ulduaru. Tak, będę wyszli. Wow, zaatakowali Malaka, lol! Jeżeli zaraz... No, tutaj akurat trolle są w lepszej sytuacji, bo mogą cały czas napierać jednostkami. Mają dosyć dużo golda, żeby cały czas je przyzywać. Tutaj ja bym w bestiarni cały czas przyzywał. Tak samo tutaj w barakach. Kolejne jednostki. No tutaj tych workerów... Ice Priestów i Peach Doktorów... Witch Doktorów... Peach. Tak, doktorze Picza. Atakujcie, walczcie. Malak, zbieraj levele. Dobrze, Hakar jest wolny, tylko żeby on nie umarł, bo to jest taki demigod praktycznie. O Jezu, on w walce będzie bardzo przydatny. Zul'jin, run! Włączyłeś niewidzialność? Dobrze, że włączyłeś Windwalk. Spacer powietrze. To brzmi tak gejowsko. Priest Hex. Ale widzimy, że krasnoludy, trolle dają sobie bardzo dobrze radę, odparli atak i no, co by nie powiedzieć, Scourge będzie miał duży problem. Bo i tu mamy u góry Forsaken, a mamy już, o nie, to miejsce zostaje całkowicie zniszczone i przejęte przez krasnoludy. Pięknie. Nawet tutaj miejsce zostało odbudowane. Pięknie. Venture Bay, hello krasnoludy, w końcu zaczęły coś robić. O kurczę! Trolle mają atak z dwóch stron. Z jednej strony Cult of the Dam, a z drugiej strony Scourge. To jest piękne, że do nich sobie tak dopasowali, tak walczą. Cudne. Bardzo mi się podoba ta gra, bardzo mi się podoba ten replay. A jego Argent. Argent Crusade. Okej? Okej. Dobra, spoko. Możesz iść do Argent Crusade. Alright. Czy trolle padną? Czy trolle przytrzymają? Raczej przytrzymają, bo dużo golda mogą cały czas kupować, mogą cały czas przyjmować nowe jednostki, więc to nie jest najmniejszy problem. Jak tam Blood Elfy? Blood Elfy odbijają Stratholm. A! Nawet się nie pomyliłem. O kurde. Blood Elfy są sprzymierzeni z Forsaken. A to oszuści. No to teraz wszyscy są przeciwko Carpe Diem? Czy...
Ja też przybyłem oczyścić tę krainę. Co się tu dzieje? Dobra, tutaj ty zbierają. Ty się nazywałeś Muru, też jest przejęty fajnie. Co tu się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje, gdzie tutaj cokolwiek jest. Dymit. O, Naxxramas. Nie, to nie jest Naxxramas, tylko to jest... Miasto Undeadów. The Silverhand Overlay decided to join the Scarlet Crusade. Lead the side than that Hrohan. To mają nowego bohatera. Lol. Lord Gary to zwrócił. Co to? Nie. Argent, czyli to musi być kolejny level i oni muszą tutaj zdobyć to. Scarlet Onslaught. Ale kurde, jak oni mają przejść do Argent Crusade? Oni chyba to mają tu najpierw Scarlet Onslaught, a potem Argent Crusade. Nie wiem w końcu. Nie wiem jak to działa. Ale tutaj mamy walkę z krasnoludami! A jak ona się zakończy? Dowiecie się już. Przepraszam. Dowiecie się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jesteśmy w 1/3, więc spodziewajmy się dwóch jeszcze dodatkowych odcinków, czyli łącznie 3 odcinki z tej rozgrywki. Mam nadzieję, że się podobało, więc już prawdopodobnie się powtarzam, jeżeli się pytam, czy już się Wam podobało. Więc jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, powiedzcie, co mam poprawić, co mam zwiększyć, co mam polepszyć, żebym nie mówił ciągle Mam nadzieję, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, tak żebym mógł nagrywać dalej. Zatem dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, już w następnym odcinku.